Cześć Mako, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w tego futa i dzisiaj zagramy sobie w trybie turniej. Już sobie właśnie tutaj poza, nagr poza nagraniem wyszukałem rywali, bo czasami trochę to schodzi, żeby wyszukać przeciwnika. Więc sobie już wyszukałem poza nagraniem i teraz sobie zagramy właśnie to turnieje. Na początku przejdźmy do złotego turnieju, czy tutaj gramy tylko złotymi kartami. A widzimy, że przeciwnik ma całkiem dobry skład z la ligi, więc zobaczmy, czy uda się go pokonać. Na razie, Kane strzela na 1 do 0. Messi wyrównuje na 1 do 1 i zobaczmy, czy będzie yy, bramka i jest Messi mój i mamy 2 do jednego. Zaraz przejdźmy sobie do drugiej rundy i również przeciwnik wychodzi na nas składem z La Ligi, więc zobaczymy, czy tym razem uda się go pokonać. się Griezmann na 1 do 0 dla przeciwnika i na 2 do 0. No, zobaczymy, czy uda się wyrównać, tak jest mamy wyrównanie Kane i Neymar szczelają, ale niestety przegrywamy. Więc tutaj akurat polegliśmy w drugiej rundzie, więc zobaczymy, czy w tym turnieju uda się coś dalej. Tutaj właśnie jest otwarty turniej, czyli tutaj e, gramy sobie dowolnym zespołem. Przeciwnik wyszedł na nas dosyć e, przeciętnym zespołem jak na obecny etap gry, więc zobaczymy, czy uda się go pokonać. Na razie nic się nie dzieje, ale Ronaldo szczela na jeden do sera. I właśnie ten mecz kończy się takim wynikiem. Teraz jak widzimy przeciwnik ma już mocniejszy skład, więc tutaj może być już trochę ciężej, żeby wygrać, ale zobaczmy, może się uda. Narazi mój Ronaldo na 1 do sera. Zobaczmy, czy tak zakończy się ten mecz? Tak jest, mamy zwycięstwo. Więc przejdźmy teraz do następnego meczu i tutaj również całkiem ciekawy skład ma nasz przeciwnik, więc zobaczmy, czy uda się go pokonać. Narazi Messi na 1 do sera. Ronaldo przeciwnika wyrównuje Najmarna na 2 do 1. Ale my mamy również wyrównanie Ronaldo i Lewandowski i mamy zwycięstwo 3 do 2. Więc ok, i to jest chyba finał. Więc zobaczmy, czy uda się wygrać ten turniej. Na razie, przeciwnika na 1 do 0. 2 do 0 Dybala, i chyba ten mecz będzie przegrany. Chyba, że uda się jakoś wrócić, ale niestety nie. Otóż czasami trochę dziwne, że skład niby wyrównany i ma podobną ocenę, a i tak. Y Przeciwnik wygrywa 4 do 0 No ale trudno, no niestety nie udało się wygrać tego turnieju Może lepiej nam pójdzie w y, turnieju z jednego klubu Ja akurat tutaj złożyłem skład Liverpoolu, no bo akurat z tego klubu miałam najlepsze karty A tutaj przeciwnik ma skład Realu Madryt, więc zobaczmy czy uda się go pokonać Na razie w salach na 1 do 0 Mamy 2 0 i myślę, że powinno być już zwycięstwo Tak jest, mamy 3 0 wygraną Zaraz przejdźmy do następnego meczu I tutaj przeciwnik wyszedł z składem FC Barcelony, więc może być ciekawie, bo ma taką samą ocenę, ale zobaczmy, czy uda się wygrać. Na razie Fati na 1 do 0, Henderson wyrównuje. Mane na 2 do 1 i Szakili na 3 do 1 i mamy zwycięstwo. Teraz przeciwnik wyszedł z składem Juventusu, więc też całkiem mocny skład. I zobaczmy, czy uda się go pokonać. Na razie Mane na 1 do 0, Firmino 2-0. na 3-0. Choszcza na 3 do 1 I 3 do 2, ale i tak na szczęście udało się wygrać I znowu mamy fina, więc zobaczmy czy uda się wygrać w finale Tutaj właśnie przeciwnik również wystawił skład Liverpoolu, więc Może być ciekawiej i ma znacznie wyższą ocenę, ponieważ on wystawił chyba najmocniejszy możliwy skład Ale zobaczmy, na razie mój salach na 1 do 0 Henderson 2 do 0 i może uda się wygrać ten turniej Chociaż Firmino przeciwnika szlali bramkę kontaktową, ale i tak mamy zwycięstwo, więc Udało się wygrać turniej więc dobrze, na koniec tego odcinka odbierzemy sobie jeszcze te lepsze paczki otworzymy sobie. Na razie otwórzmy paczkę z kartą Toty. Zobaczmy, kto tu będzie z Francja, więc będzie to Engolokante. Więc fajnie, więc akurat, bo akurat tego zawodnika nie posiadam, więc kolejna karta do kolekcji i do składu. Okej, okay, weźmy sobie, że otwórzmy te paczki z ikonami i tą paczkę 86. Zobaczmy, tutaj będzie chyba Rejkin. Tak jest, mamy Rojakina. Jego akurat posiadam, więc będzie do SBC. Zaraz otwórzmy jeszcze paczkę z ikoną Jest Ukraina, więc będzie to Szewczenko. Więc na koniec otwórzmy sobie jeszcze paczkę 86+. I tu mamy kartę TEAM OF THE SEASON, więc też bardzo fajnie, jest Nigeria, będzie to chyba Oj, jak akurat posiadam, więc się przydał do kolejnego SBC No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!